łączniki światła, gniazda elektryczne, ściemniacze. To podstawowe elementy wyposażenia każdego domu, biura czy obiektu przemysłowego. Dziś pełnią funkcję nie tylko czysto użytkową, ale także stanowią ważny element wystroju wnętrz. Produkcją tego typu urządzeń zajmuje się firma Contact Simon, której początki w Czechowicach-Dziedzicach sięgają 1921 roku. Firma istniała pod nazwą Fabryka Sprzętu Elektroinstalacyjnego w Czechowicach-Dziedzicach. Profilem produkcji naszej firmy były różnego typu mierniki elektryczne, oprawki porcelanowe i sprzęt potrzebny do codziennego użytku domowego. Głównym profilem produkcyjnym firmy od zawsze był osprzęt elektroinstalacyjny. Jednak wśród ciekawostek produkcyjnych, jakie znajdują się w historycznym portfolio firmy, znajdziemy m.in. kierunkowskazy do rowerów z lat 60. czy ogrzewacze do pokarmu dla dzieci z lat 70. Wracamy jednak do teraźniejszości. Zobaczymy krok po kroku, jak powstaje łącznik światła. Taki łącznik składa się z około 15 elementów metalowych i z tworzywa sztucznego. Zaczynamy od działu tłoczni. Tutaj na prasie o nacisku 75 ton powstają elementy metalowe. W ciągu doby taka prasa może wytłoczyć 60 tysięcy sztuk. Na wydziale przetwórstwa tworzyw produkowane są elementy z tworzywa sztucznego. Między innymi klawisze łączników, pokrywy gniazd, korpusy, ramki. Granulat, zanim trafi do produkcji, jest dokładnie suszony. Po pozbyciu się wszelkiej wilgoci, systemem podajników przekazywany jest do wtryskarek. Tutaj po podgrzaniu do temperatury około 300 stopni Celsjusza, granulat staje się bardzo plastyczny. Pod ciśnieniem wtryskiwany jest do formy. W ten sposób przedmiot uzyskuje swój ostateczny kształt. Robot odbiera gotowe wypraski i odkłada je na transporter taśmowy, gdzie w ciągu 3 minut tworzywo chłodzi się do temperatury około 30 stopni Celsjusza. W tej temperaturze wypraski są już odporne na zarysowania. Form, w których powstają poszczególne detale w zakładzie Contact Simon, jest 650. Na bieżąco są regenerowane. Aby na jednej maszynie w ciągu dnia móc produkować różne detale, formy trzeba przezbrajać. Formy w zależności od swojej wielkości ważą od 300 do 800 kg, ale przezbrojenie odbywa się na specjalnym stole. Funkcjonalność stołu polega na zastosowaniu poduszki pneumatycznej. Poduszka pneumatyczna unosi części składowe narzędzia w powietrzu i z racji tego każdy ruch, obojętnie w którą stronę, jest ułatwiony. Wszystkie komponenty metalowe i plastikowe trafiają do działu montażu. Łącznik światła montowany jest na nowoczesnej linii. Linia montażowa składa się z 12 podstacji, które automatycznie podają i montują elementy składowe tego właśnie wyrobu. Również znajduje się stacja znakowania laserowego, jak również 100% testów elektrycznych dopuszczających ten wyłącznik do obrotu towarowego. Korpus łącznika nakładany jest na paletkę montażową. To dzięki paletce będzie go można transportować do kolejnych stacji. Na początku montowane są styki prądowe. Smarda poślizg przerzutce, która będzie odpowiadać za przełączanie klawisza. Smar posiada odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne, aby móc pracować pod napięciem. Testy odbywają się pod niskim napięciem 50 V. Dzięki temu możemy się przekonać, czy poszczególne elementy zostały właściwie zamontowane. Mocowane są także elementy służące do montażu łącznika w ścianie i wreszcie klawisz. Na ściance tylnej laser znakuje parametry produktu oraz schemat podłączenia. Gotowe łączniki trzeba jeszcze zapakować. Łączniki, gniazda, ściemniacze i inne zaawansowane elementy osprzętu elektroinstalacyjnego produkowane obecnie aż w 12 seriach. To główny profil produkcyjny zakładu w Czechowicach-Dziedzicach. W ofercie Contact Simon znajdują się także systemy rozprowadzania energii oraz oprawy LED oświetlenia wnętrzowego.